Hej, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Chat Makeup, nowościami, nie nowościami. Ostatni odcinek z tej serii bardzo przypadł Wam do gustu i prosiłyście mnie, żebym częściej nagrywała takie filmy, więc oto jestem i nagrałam dla Was kolejny odcinek z tej serii. Przetestujemy sobie sporo nowości na rynku, ale także sporo takich kosmetyków, które są na rynku już od jakiegoś czasu. Nie tylko kosmetyków, bo będą tu też pędzle. Ostatnio na Instagramie zapytałam Was, co chciałbyście, abym dla Was przetestowała w najnowszym odcinku i te dwie rzeczy zdecydowanie pojawiały się najczęściej, czyli podkład Ease Drop od Fenty oraz paleta Chocolate Hoody. Co ciekawe, paletę Chocolate planowałam sama kupić bez pytania Was o to, którą z trzech mam przetestować i oczywiście okazało się, że ta paleta nie tylko mi wpadła w oko, bo dostawałam od Was wiadomości i odpowiedzi właśnie na moje pytanie, że mam przetestować właśnie paletę Chocolate. Nikt nie napisał, że mam przetestować Toffee i jeszcze trzecią paletę, która jest dostępna. Jeśli chodzi o pozostałe produkty, to też użyję w dzisiejszym makijażu puszka od Glam Shopu, będzie też korektor od Glam Shopu. Miałam przetestować całą kolekcję z Biedronki, tą neonową. Niestety, jak widzicie, makijaż jest taki dosyć klasyczny, kobiecy i po prostu tych eyelinerów kolorowych nie miałam gdzie tutaj użyć. Jedyne co mogłam zrobić, to dodać je na linię wodną, ale tego nie zrobiłam. Stwierdziłam, że chcę, żeby ten makijaż był taki jednak stonowany, więc nie martwcie się, tych eyelinerów na pewno użyję. Jak nie tutaj w innym filmie, kolejnym, to może po prostu na Instagramie w jakimś tutorialu. Natomiast w tym makijażu na pewno użyję rozświetlacza, także przetestujemy sobie. Będzie tutaj też baza Vibo, mokre konturowanie z Fenty, także naprawdę bardzo fajny odcinek, bardzo dużo fajnych produktów. Koniecznie zostańcie ze mną dalej, jeśli jesteście zainteresowani taką tematyką filmu. Pamiętajcie o kciukach, o komentarzach po obejrzeniu filmu. Kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to serdecznie zapraszam Was do subskrypcji. Zostawiam Wam też link do mojego Instagrama, jeśli jeszcze tam Was ze mną nie ma, to serdecznie Was zapraszam, ponieważ tam wrzucam zupełnie inne rzeczy, też wrzucam tutoriale, także na pewno coś też tam znajdziecie dla siebie. Żeby nie przedłużać, to oczywiście zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Makijaż zaczniemy sobie oczywiście od wykończenia brwi. Ja bardzo lubię brwi malować na początku, zawsze przed rozpoczęciem makijażu oka czy też makijażu twarzy. Dzisiaj użyję sobie kleju, żelu z NYX-a. Jest to nowość, to jest taki przeźroczysty żel. Mamy tu 5 gram i jeśli chodzi o ten żel, to on ma tutaj taką malutką szczoteczkę. Ja bardzo lubię korzystać z takich produktów i używać ich właśnie przed rozpoczęciem malowania brwi, ponieważ wtedy brwi są fajnie wyczesane, ujarzmione, każdy włosek jest mniej więcej w jedną stronę. Przyznam Wam się, że do takiego dziennego makijażu u siebie używam zazwyczaj tego mydełka Lash Brow, bardzo je lubię, tylko ono ma za dużą pojemność i co z tego, że kosztuje 40 zł, jak na własny użytek absolutnie nie jesteście w stanie po prostu w całości tamtego mydła zużyć. Jest go po prostu strasznie dużo, ono po jakimś czasie zastyga, jest takie białe i już wtedy raczej nie jesteście w stanie nic z nim zrobić, więc ja nawet pracując na klientkach, to mydełko z reguły po prostu po połowie już użytkowania nadaje się po prostu do śmietnika i ląduje w śmieciach, więc zdecydowanie taka formuła mniejszego produktu dużo bardziej do mnie przemawia. Widzę, że z tym żelem pracuje się bardzo fajnie, bardzo ładnie wyczesuje włoski. Ja zawsze właśnie takim żelem wyczesuję sobie wszystkie włoski najpierw do góry, a później po prostu je przygładzam u góry, tak żeby nie były aż tak bardzo sterczące, chociaż przyznam Wam się szczerze, że bardzo lubię takie wyczesane brwi, tak jak są po prostu teraz modne, lekkie, naturalne. Też miałam laminację brwi już chyba 2 razy i ogólnie lubię bardzo ten zabieg, więc pewnie jeszcze kiedyś z niego skorzystam. Widzę, że żel bardzo ładnie układa brwi. Wszystkie są ułożone fajnie w jedną stronę. Ten produkt czuję, że tak zastyga na brwiach, więc pewnie będzie długotrwały. Tak na pierwszy rzut oka jestem bardzo zadowolona, ponieważ bardzo przyjemnie się wyczesuje brwi. Widać, że one się tak utrwalają, są takie dosyć sztywne. I plusem na pewno jest to, że ten produkt nie zostawia żadnych białych śladów na brwiach. Jest po prostu przeźroczysty, więc naprawdę ok. Drugim produktem do brwi, który dzisiaj przetestuję, to jest ten pisak z NYX-a. Nowość, bardzo, bardzo polecany na Instagramie u części influencerek, także jestem ciekawa, jak się sprawdzi, bo ja jestem wierną fanką pisaka z MACa, tego tintu do brwi. Mój kolor z MACa to jest Spiked, natomiast z NYX-a zdecydowałam się na kolor Espresso.
Także zobaczymy, jak on będzie się sprawdzał. Na pierwszy rzut oka widzę, że ta końcówka jest dosyć cienka i jak dotykam tym pisakiem do dłoni, to on jest naprawdę taki bardzo elastyczny, czyli nie jest sztywny, jest miękki, więc jestem ciekawa, jak będzie się z nim pracowało. Ja zawsze rozpoczynam sobie od podkreślenia podstawy brwi, czy to cieniami, czy kredką. Zawsze robię to w ten sam sposób, czy właśnie pisakiem. A następnie po prostu od tego, od tej podstawy rysuję sobie po prostu włoski do góry. Pisak jest bardzo cienki, więc jesteście w nim w stanie fajnie namalować jakieś pojedyncze włoski. Już widzę jedną różnicę od tego pisaka z Maka. Ja Wam pokażę, o co mi chodzi. Ten pisak z Maka ma dosyć taką grubą i długą końcówkę w porównaniu z tym pisakiem z NYX-a. Jak widzicie, naprawdę jest spora różnica tutaj między tymi pisakami. Można powiedzieć, że ten z Maka jest dwa razy dłuższy i dwa razy grubszy w sumie, więc troszkę inny niż tamten. Ja do tego Maka jestem przyzwyczajona, bo już korzystam z niego rok. Teraz kupiłam dopiero nową sztukę, bo tamta już mi troszkę przeschła, także naprawdę jest bardzo wydajny tamten pisak. Jestem ciekawa, jak ten będzie się sprawdzał. No na pewno jest bardzo precyzyjny i jesteście w stanie sobie fajnie wyrysować nim włoski. Ja zawsze na koniec przerysuję sobie włosy jeszcze po użyciu pisaka, albo czystą szczoteczką, albo po prostu bardzo ściągam nadmiar ze szczotki, którą używam na przykład do żelu, gdy używam tego żelu Lash Brow i po prostu wyczesuję sobie tak, żeby ten pisak jeszcze rozprowadzić po prostu pomiędzy włoskami, tak żeby po prostu ten kolor mi się tam delikatnie przeniósł. Ja ogólnie jestem fanką pisaków, tintów do brwi. Nigdy nie rysowałam takich brwi, jak były modne kilka lat temu, czyli takich bardzo wyrysowanych, że wiecie, są bardzo ciemne na końcu i początek taki ombre. Ja raczej zdecydowanie wolę brwi aktualne, takie jak jest aktualnie moda, czyli delikatnie po prostu podkreślone, ale rozumiem, że są też fanki takich brwi mocno wyrysowanych. I każdy ma swój gust, także o gustach się nie dyskutuje. Jeśli chodzi o ten żel i o ten pisak, absolutnie nie mam żadnych zarzutów. Bardzo przyjemnie się z tym pracowało i brwi w takiej formie jak najbardziej mi się podobają. Ja zawsze na tym etapie podcinam sobie brwi i do tego celu użyję dzisiaj korektora z Glam Shopu, również nowość. Bardzo lubię właśnie do wycinania brwi tutaj pod spodem korektora numer 1. On jest fajny, jaśniutki i po prostu ładnie rozjaśnia spojrzenie, czyści po prostu bardzo fajnie te okolice. Biorę sobie tutaj pędzelek Boho Beauty, to jest nowość, nowa seria 304V, właśnie taki do podcinania brwi, do podcinania makijażu, do czyszczenia ust na przykład, taki pędzel sprawdzi się świetnie. Bardzo dobrze ścięty jest ten pędzel, zbity. Ja po prostu tak delikatnie czyszczę sobie, a następnie rozcieram, żeby tutaj za bardzo mi to nie zastygło. Zazwyczaj zaczynam makijaż od makijażu oka, ale ponieważ wiem, że paletki Huda się nie sypią i mam nadzieję, że z tą będzie tak samo, zacznę sobie dzisiaj wyjątkowo od makijażu twarzy i użyję tego podkładu najnowszego od Fenty Beauty Ease Drop. Tutaj mam numer 6. Przyznam Wam się, że numer tego podkładu dobrałam idealny i ja już ten kolor sprawdziłam sobie po tym, jak odebrałam go z perfumerii i on tak prezentuje się na mojej skórze. Wiadomo, nie ma co porównywać tutaj skóry dłoni do skóry twarzy, ale bardzo ładnie pasuje mi ten kolor. Ja już wczoraj nawet też sobie przeciągnęłam po twarzy i kolor udało mi się dobrać idealnie, chociaż miałam wątpliwości, zastanawiałam się, czy nie wziąć piątki. Niemniej jednak nie żałuję, że wzięłam troszeczkę ciemniejszy. Okazało się, że ten ma takie trochę oliwkowe, neutralne podtony, więc naprawdę idealny do koloru mojej skóry. Do nakładania tego podkładu mam i gąbkę z Boho Beauty, mam też pędzel z Boho Beauty, mam też ten nowy puszek od Glam Shopu, ale nie wiem, czy będę go używać do tego podkładu, ponieważ ten podkład fajnie z tego, co mi wiadomo, nakładać palcami i ewentualnie wykończyć sobie po prostu gąbeczką, więc zobaczymy. Na razie ja po prostu spróbuję sobie odrobinę tego podkładu nałożyć palcami. Dawno nie nakładałam tak podkładu i jestem aż
bardzo ciekawa, jak będzie się z nim pracowało. Pod palcami czuję takie delikatne wygładzenie i bardzo przyjemnie po twarzy ten podkład po prostu idzie. Także naprawdę jak na pierwszy taki dotyk tego podkładu, naprawdę bardzo przyjemnie. A może dlatego, że ja po prostu dawno nie nakładałam, słuchajcie, podkładu palcami. Jestem ciekawa, czy są tu jakieś fanki nakładania właśnie podkładów palcami, bo ja przyznawam się, że dawno tego w ten sposób nie robiłam. Jak widzicie, kolor naprawdę jest dla mnie idealny. Tutaj mam oczywiście jakąś niedoskonałość, którą najwyżej przykryjemy jeszcze na wierzchu korektorem. Jest niestety przesuszona dookoła, więc nie prezentuje się tam, ten podkład nie będzie w tym miejscu się po prostu prezentował ładnie. Ale tym się nie przejmuję, bo sama sobie narobiłam taki kaszany. Słuchajcie, skóra jest tak przyjemnie wygładzona i tak przyjemnie miękka, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Idzie na drugą stronę. Mega miękko czuję go na skórze i w ogóle w dotyku skóra jest taka mięciutka. Dajcie znać oczywiście, czy używałyście już tego podkładu, czy kupiłyście, czy czekałyście może na test. Mega przyjemnie się rozprowadza. Do tego ma naprawdę bardzo ładny, taki delikatny, subtelny zapach. Tak, jeśli chodzi o krycie tego podkładu, to jest jedna warstwa. Jak widzicie tutaj delikatnie widać zaczerwienienia na moich policzkach. Ja mam troszkę tak bardziej zaczerwienioną skórę. Nie mam jeszcze tam za dużo takich popękanych naczynek. Jeśli chodzi o popękane naczynka, to raczej gdzieś tu koło nosa tutaj. Także jeszcze to mnie nie przykryło. Za chwilę będziemy sobie nakładać drugą warstwę. Tego dziada tutaj oczywiście mnie nie przykryło, no bo to ciężko, żeby cokolwiek przykryło takiego po prostu rozdrapanego pryszcza. Więc słuchajcie, dołożę sobie po prostu tego podkładu w tych miejscach, gdzie mi tego produktu brakuje, czyli właśnie na policzkach. Ja zawsze muszę odrobinę przy takich delikatnych podkładach po prostu w niektórych miejscach dołożyć tego produktu, żeby wzmocnić krycie. Na nosie oczywiście. Nos też mój jest taki naturalnie troszeczkę czerwony. A dzisiaj też coraz kicham, cały czas po prostu smarkam. Mam nadzieję, że ta pogoda nie spowoduje, że będę miała jakieś przeziębienie. Słuchajcie, spróbujemy tego puszka. Stwierdziłam, że zobaczymy, jak będzie tutaj kryć. Pierwszy raz używam w ogóle takiego produktu. W sensie, ja nie korzystam z puszków, ale dał mi bardzo fajne krycie na policzku. Zobaczcie, w ogóle nie widać żadnych zaczerwienień. Tak samo na nosie. Fajnie został ten nos pokryty podkładem. Jeśli chodzi o korektory, to tutaj oczywiście mam korektory z Glam Shopu. No i tak się zastanawiam, że chyba użyję ten korektor z Glam Shopu. Mam jeszcze jedną nowość, ale chyba zostawię ją na inną okazję. Także użyję sobie już tych, zostanie przy Glam Shopie. Ja bardzo lubię ten numer 2-3 mieszać je ze sobą. Tylko powiem Wam szczerze, że z tymi korektorami to mam taki problem, że wydaje mi się, że one po jakimś czasie, ten kolor 2 i 3 robią się prawie identyczne. Nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie, czy po prostu faktycznie tak jest. Dajcie znać, jeśli ktoś ma oba kolory, jestem mega ciekawa. Nakładam dość sporo tego korektora dzisiaj, bo mam wrażenie, że jestem trochę niewyspana. Ta pogoda zdecydowanie nie pomaga. I użyję sobie puszka. Troszkę go zwinę i wklepuję sobie ten korektor. Zobaczymy, jak będzie wyglądał właśnie wklepany puszkiem pod oko. Powiem Wam, że bardzo lubię ten korektor, ponieważ on jest delikatniejszy niż Tarte, a jak widzicie, naprawdę ma spore krycie. Mogłam na nie nakładać pod jedno oko, ale już nałożyłam wcześniej, no więc teraz trudno. Pamiętajcie tylko o tym, żeby zwinąć go, a nie nakładać po prostu taką całą powierzchnią, tylko żeby jednak ta powierzchnia trochę do nakładania korektora pod oko była mniejsza. Muszę Wam powiedzieć, że zarówno podkład, jak i korektor prezentuje się po prostu przepięknie na twarzy. Ja ten korektor z Glam Shopu lubię za to, że on jest naprawdę bardzo ładnie kryjący i bardzo ładnie wygląda pod okiem. Ja mam te okolice i tak dosyć przesuszoną, więc u mnie żaden korektor tak naprawdę, no nigdy się nie zdarzyło, żeby gdzieś tam po prostu mi tutaj, zwłaszcza w te załamania, gdzie mam najbardziej przesuszoną okolicę, po prostu nie wchodził.
Także tutaj zdecydowanie wolę wybrać na przykład korektor Glam Shopu w ostatnim czasie, niż na przykład korektor Too Faced, Born This Way lub Tarte. Ja tam tych korektorów nigdy nie używam w okolicy pod okiem, ponieważ one są zbyt kryjące, takie przesuszające do mojej skóry. A ten jest równie fajnie kryjący, ale nie jest tak przesuszający, więc ostatnio odstawiłam korektory Tarte, ponieważ te sprawdzają mi się naprawdę dużo lepiej. I naprawdę ładnie wygląda ten korektor pod okiem. Teraz przejdziemy do pudrowania okolicy pod okiem i na razie tylko nałożę puder na okolicę pod okiem, ponieważ będę robić konturowanie na mokro produktami od Fenty, więc na razie tylko puder pod oko i sięgnę tutaj po ostatnio hit internetu, puder My Secret Under Eye. To jest puder, słuchajcie, który bardzo przypomina mi puder z Glam Shopu. Przede wszystkim pierwsza rzecz, jaka po prostu mnie uderzyła, to zapach, który jest po prostu identyczny. Naprawdę te pudry identycznie pachną, może ciut się ten zapach różni, ale naprawdę jak otworzycie jeden i drugi po sobie, nie ma w ogóle żadnej różnicy. Dodatkowo opakowanie jest identyczne. Myślę, że jest to związane z tym, że po prostu też podobno w Polsce nie ma dostępnych nie wiadomo ilu rodzajów opakowań do wyboru i te możliwości jakby są ograniczone, jeśli chodzi o wybór opakowań do polskich produktów. Sprawdziłam, słuchajcie, nawet skład na stronie Glam Shopu, bo gdzieś ten puder mi się zapodział dzisiaj przed nagrywaniem filmu i skład jest trochę inny, więc pewnie troszeczkę inaczej będzie wyglądał ten puder pod okiem. Natomiast jeśli chodzi o zapach, to ten zapach jest faktycznie identyczny. Ja nakładam sobie tego pudru zawsze odrobinę na wieczko i dzisiaj nałożę go tym puszkiem. Zobaczymy. Nałożę sobie od zewnętrznej strony. I zobaczę sobie z bliska do lusterka, jak on wygląda pod okiem. Słuchajcie, skóra pod okiem jest fajnie wygładzona, korektor został na swoim miejscu, także naprawdę wygląda to bardzo ładnie, pomijając oczywiście moje suche skórki gdzieś tam w okolicy pod okiem. Jeśli miałabym porównać tak do pudru Glam Shopu, to wydaje mi się, że ten być może jest troszkę taki mniej blurujący, mniej wygładzający. Tak mi się wydaje, że jeśli chodzi o ten puder, to tak. To on na pewno mniej daje taki efekt bluru, przynajmniej na mojej okolicy pod okiem. To może być moja oczywiście opinia, wiadomo, na każdym też każdy produkt będzie się po prostu sprawdzał inaczej. Teraz przejdziemy do konturowania na mokro. Dostawałam od Was naprawdę sporo zapytań, żeby przetestować róż i bronzer od Fenty. Produkt do konturowania na mokro i stwierdziłam, że skuszę się na te produkty i tylko jak je zobaczyłam, po prostu wyglądają przepięknie. Te opakowania są bardzo eleganckie, bardzo ładne. Zdecydowałam się oczywiście na róż i bronzer. Bronzer mam w odcieniu Macchiato i to jest numer 03. Mamy tutaj 6,23 grama. To jest taki, na pierwszy rzut oka wydaje się w opakowaniu, taki średni, neutralny brąz. Natomiast jeśli chodzi o róż, to wzięłam sobie Strawberry Drip. To jest numer 05. On w opakowaniu wygląda dosyć tak mocno, intensywnie, neonowo, ale ja sobie już zdążyłam tego zeswoczować i myślę, że po nałożeniu na buzię będzie dawał fajny, świeży wygląd, zwłaszcza idealny kolor właśnie na zbliżającą się wiosnę, lato. Kolorystyka jest bardzo duża, więc myślę, że każdy może do swojej skóry dobrać jakiś fajny odcień. Te produkty nałożę pędzlem Staklonu Anatomia, to jest pędzel Olgitominy numer T15 i po prostu odrobinę nakładam na ten pędzel. Bardzo fajnie, że w tym bronzerze jest lusterko, to zdecydowanie na plus. Delikatnie nakładam sobie takimi ruchami stemplującymi w miejscu, w którym chcę, żeby ten bronzer się po prostu znalazł. Oczywiście możecie sobie nałożyć po prostu małymi porcjami w miejsca, które chcecie, żeby ten bronzer się znalazł, czyli na przykład tutaj zrobić sobie po prostu takie kreski standardowe jak produktem w kremie. Natomiast ja chcę od razu sobie ten produkt po prostu wyblendować z podkładem. Ten podkład też jest bardzo delikatny, więc on nie zastygł, więc nie chcę, żeby po prostu gdzieś tam ten podkład sobie zetrzeć, dlatego nakładanie po prostu produktu mokrego takim pędzlem jest zdecydowanie bezpieczniejsze i lepsze i też od razu, jak widzicie, przepięknie się blenduje ten produkt z tym podkładem. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda ten policzek. To po prostu wygląda fenomenalnie.
na razie bronzera wystarczy, bo ja później i tak sobie to będę wzmacniać jeszcze paletą do konturowania. I teraz biorę drugą stronę pędzla i biorę sobie ten różyk. On jest prześliczny, naprawdę. Bardzo mi się podoba ten kolor. Na plus zdecydowanie bardzo mi się podobają te opakowania, że one mają te lusterko. Ja uwielbiam lusterko w takich produktach. To jest naprawdę super. Róż nałożę sobie palcem, tak żeby go delikatnie tutaj skoncentrować w jednym miejscu. I na koniec konturowania na mokro nałożę sobie rozświetlacz. To jest rozświetlacz z najnowszej kolekcji Neon z Biedronki. Żelowy rozświetlacz. Ja już miałam okazję go nałożyć sobie na dłoń i na twarz wczoraj, nie mogłam wytrzymać. Ma przepiękną taflę, przepiękny kolor, taki szampańskie złoto. Naprawdę bardzo ładny odcień. Ja po prostu wklepię go sobie w miejsca, które chcę rozświetlić, czyli tutaj na szczyty kości policzkowych. On bardzo szybko zastyga, więc trzeba z nim naprawdę pracować szybko i lepiej wygląda nałożony po prostu na inne produkty, czyli na podkład, rozblendowany po prostu z podkładem, ponieważ na takiej skórze po prostu bez podkładu, no może mogą gdzieś tam się robić smugi, więc fajnie po prostu sobie ten produkt wpracować od razu na wierzch. On już właściwie, jak ja teraz chcę go dotknąć po tych kilkudziesięciu sekundach, no to już zastygł właśnie w tym miejscu i szczerze mówiąc jest po prostu nie bardzo jakoś tak specjalnie do ruszenia. Oczywiście rozetrze się, no ale wiadomo, na twarzy nie chcemy tak rozcierać produktu, żebyście na przykład nie nakładały tego rozświetlacza na jedną i na drugą stronę i dopiero zaczynały to blendować, bo w tym czasie po prostu na drugim policzku ten rozświetlacz może Wam zrobić psikusa, gdy po prostu za bardzo zastygnie. Teraz wezmę sobie taki fajny pędzelek o kształcie jajeczka od Boho Beauty. To jest pędzel 128V. Przepiękny kształt do nakładania pudru i dosłownie ja teraz przypudruję sobie czoło. Jak widzicie, ten podkład Fenty naprawdę ładnie mi tutaj wszystko wyrównał. I tak naprawdę tego pudru ja nie potrzebuję tutaj dużo, ponieważ nie mam żadnego innego rozświetlającego pudru. To po prostu użyję tego pudru pod oczy. On jest bardzo delikatny, więc jak najbardziej właśnie w tę strefę te mi pasuje. Delikatnie omiatam policzki, ale dosłownie odrobinę resztką pudru na pędzlu, tak żeby nie przesadzić po prostu z ilością tego produktu. Raczej chcę, żeby moja skóra po prostu zachowała świeżość. Konturowanie twarzy podkręcę sobie paletą od Glam Shopu konturownia. Ostatnio ją dostałam w paczce, więc po prostu stwierdziłam, że skoro jej nie mam, no to dzisiaj jej użyję, bo jeszcze jej nie używałam. Jedyny minus w zasadzie, jaki widzę, to niestety ta plama, która jest po prostu na, słuchajcie, całym kartonie. Natomiast zauważyłam, że w palecie Moro, w palecie Wrzosowisko jest inny papier i myślę, że tamten papier nie będzie się tak tłuścił. Myślę, że coś zostało zmienione w opakowaniach, obym się nie myliła. Także no na razie korzystam z tej palety. No jest to od tego rozświetlacza na pewno ta plama, więc po prostu jakoś przymknę na nią oko. Tego produktu, wiecie, raczej będę używać na sobie. Jeśli chodzi o tutaj konturowanie, to ja zdecydowanie sięgnę po ten jaśniejszy brązer, bo ten wydaje mi się, że będzie zbyt ciemny. Też nie chcę po prostu przesadzać. Co widzę tutaj zdecydowanie na plus, to to, że te produkty się nie sypią. Zobaczcie, jestem pozytywnie zaskoczona, że ten... Tak jak cienie na przykład przy dotyku zostawiają sporo produktu. Ja nakładam sobie odrobinę tego produktu, słuchajcie, na pędzel i rozrabiam zawsze na dłoni, ponieważ nie chcę sobie zrobić plamy. Pamiętajcie o tym, jak konturujecie twarz, żeby po prostu nie przesadzać z ilością. Odrobina różu z palety. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to ja biorę sobie jasny szampan. Ładny, złocisty rozświetlacz. Chyba najbardziej takie lubię. O, oh, wow, ale glow. I ta chwila mi się nie spodziewała. Przechodzimy teraz do makijażu oka i oczywiście użyję dzisiaj paletki Chocolate Brown od Huda. To była paleta, którą zdecydowanie najwięcej osób na Instagramie nie wybrało, bo ja nie prosiłam o wybór żadnej palety, tylko dałam Wam swobodne pytanie, co mam przetestować w najnowszym filmie z chat make-upem, z nowościami, nie nowościami. I właśnie ta paleta pojawiała się oprócz podkładu Fenty najczęściej, więc zdecydowałam się wybrać właśnie tę wersję Chocolate, chociaż przyznam Wam się, że jak patrzyłam na stronę i zanim jeszcze nawet
zadałam Wam pytanie, to ta wersja kolorystyczna podobała mi się najbardziej. Postanowiłam, że zrobię dzisiaj taki bardzo czekoladowy makijaż. Od dawna taki makijaż za mną chodził, więc po prostu zrobimy takie wyciągnięte smoky eye, po prostu czekoladowe, z odrobiną błysku i zobaczymy, jak z tymi cieniami się pracuje, bo tutaj najbardziej chodzi, żeby ta paleta po prostu była fajnej jakości, żeby z tymi cieniami pracowało się po prostu przyjemnie, łatwo, szybko. Jeśli chodzi o paletę chudy, to ja zdecydowanie nigdy się nie zawiodłam, ponieważ żadne z tych cieni się po prostu nie sypią i ja bardzo lubię pracować z cieniami chudy, zwłaszcza właśnie na klientkach. Dzisiaj stwierdziłam, że użyję bazy Vivo, paletę przetestuję. Także spodziewaj się jej za jakiś czas. Teraz nie wiem, kiedy bym miała czas na nagranie filmu z kilkoma makijażami, jedną paletą, także nie obiecuję, że to będzie za tydzień czy za dwa. Zobaczymy po prostu, jak czas mi na to pozwoli. Natomiast na pewno ta paleta pojawi się na kanale, bo Wam to obiecałam i ona czeka u mnie w szufladzie. Ta baza ma delikatny kolor, taki cielisty i nałożę sobie najpierw na jedną powiekę i biorę sobie gąbeczkę od Boho Beauty. Bardzo mięciutkie są te gąbeczki. Ostatnio przyszło do mnie kilka, więc mogę sobie używać na zmianę. Nakładam tej bazy odrobinę też tutaj za zewnętrzny kącik i dokładnie rozprowadzam. Zaczniemy sobie od tego czekoladowego koloru, niesamowicie mnie on korci. No i tak jak myślałam, te cienie się nie sypią, tak jak cienie chudy, to właściwie osypu nie ma, dlatego ja bardzo lubię pracować na klientkach właśnie z tymi paletami, ponieważ te cienie nie zostawiają mi po prostu za bardzo brudnej okolicy pod okiem. I wklepuję sobie póki co w ruchomą powiekę pędzelek Boho Beauty z kolekcji Pastel Vibes 202. Taki troszeczkę zbliżony kształt do pędzla 227 z Zoewki. Piękny odcień z tego brązu. Ma bardzo ładną intensywność. Sięgnę już tutaj po taki mały pędzel, mniejszy troszeczkę 217. Też Boho Beauty. I delikatnie teraz wyciągam sobie po prostu granicę tego ciemnego brązu do góry. Dokładam go sobie odrobinę, tak żeby jeszcze zbudować intensywność, a za chwilę przejdę do nakładania jeszcze jaśniejszych brązów, tak żeby to ładnie rozetrzeć. Teraz biorę ten cień tutaj, taki średni, zgaszony brąz i nakładam go na puchaty pędzel i będę sobie blendować i nakładać go tutaj powyżej tego ciemnego brązu. I to samo z drugiej strony. Cienie bardzo dobrze ze sobą pracują, bardzo łatwo się blendują. Mają naprawdę fajną pigmentację, a do tego nie sypią się, więc jak zwykle tutaj, jeśli chodzi o paletkę chudy, póki co nie jestem zawiedziona. Podłuk brwiowy nałożę tego cienia w centralnej części palety. Jeszcze dodam sobie później taki jakiś średni brąz. Jeszcze jeden cień matowy mi został, nawet dwa. Myślę, że z tego skorzystam. Tutaj też jak widzicie, nic tutaj się nie dzieje. Te cienie się nie wytracają, nie robią się żadne dziury, plamy. Nie wiem, czy to zasługa bazy. I sięgam po ten cień, którego nie używałam, czyli taki brzoskwiniowy brąz. Przejdźmy, słuchajcie, do błysków. Jeśli chodzi o błysk, to zdecydowałam, że nałożę ten ciemny kolor po prostu na całą, prawie całą ruchomą powiekę. Przepraszam za środkowy palec, ale w obecnej sytuacji z tymi paznokciami po prostu jakoś tak ciężko mi wcelować innym. Skorzystam może jednak z pędzla. No ten błysk nie jest jakoś powalający. Nie wiem, jakby sam wyglądał na powiece. Raczej daje taką delikatną drobinę, ale nie jest to jakiś super błyszczący cień. Ten kolorek jest całkiem sympatyczny. No ale zdecydowanie, słuchajcie, no nie jest to coś, czego jeszcze po prostu na rynku nie było. Nie oszukujmy się. Wezmę sobie mgiełkę, tą Fix Plus z MACA i po prostu zwilżę ten pędzel, żeby lepiej przenieść ten błysk.
bo on również jest dosyć suchy. Nałożę jeszcze ten błysk, tutaj ten taki ala marmurek, złoto-różowy, takie stare złoto pomieszane z fuksją. I ten cień nałożę sobie tutaj po prostu. Na dolnej powiece, przy wewnętrznym kąciku. Chcę sobie zrobić kreskę i mam tutaj eyeliner z Clinique. To jest Pretty Easy Liquid, po prostu taki eyeliner w pisaku. Nie używałam go jeszcze, ja bardzo lubię eyeliner Tatu od Kat Von D i on był w zasadzie do tej pory moim ulubionym eyelinerem, natomiast tego jeszcze nie miałam okazji używać. Słyszałam dużo pozytywnych opinii w internecie, więc zaraz się przekonamy, czy faktycznie on jest warty swojej ceny, bo do najtańszych nie należy. O, słuchajcie, powiem Wam, że z eyelinerem pracuje się naprawdę przyjemnie. Jest bardzo fajnie czarny, bardzo przyjemnie idzie po błyskach i bardzo fajnie kryje. Wiecie, że te błyski po prostu nie prześwitują spod tego eyelinera, więc zdecydowanie po prostu na plus. Ja już, słuchajcie, zapomniałam, jak przyjemnie się pracuje z takim produktem, gdy jest to oczywiście dobry produkt i gdy taki eyeliner po prostu w pisaku się nie rozlewa, a ten zdecydowanie do takich należy, także na pewno będę z chęcią z niego korzystać. Zostały mi do pomalowania usta i dzisiaj zdecydowałam, że chcę utrzymać taki czekoladowy look, więc zrobię sobie takie lekko czekoladowe, matowe, może zrobioną błyszczyka, który ostatnio jest moim hitem, zobaczymy. I ostatnio odkryłam bardzo fajną konturówkę z NYX-a, ja już mam tę konturówkę w innym kolorze, natomiast ostatnio odkryłam kolor Nude Beige i on jest przepiękny, taki cielisty. Zobaczcie sobie, jak pięknie wygląda, naprawdę taki chłodny, neutralny brąz, idealny właśnie nudziakowy kolor dla osób, które lubią takie usta nude, delikatne. Na środek ust nałożę jedną z moich ukochanych matowych pomadek w ostatnim czasie. To jest pomadka z NYX-a, dokładną nazwę zostawię Wam w opisie. Kolor 09, pokażę Wam tutaj na dłoni, jak on wygląda. To jest taki przepiękny, nudziakowy beż. Jeśli ktoś szuka takiego koloru, to bardzo serdecznie Wam polecam. Pomadka jest, ma taką konsystencję musu. Bardzo fajnie przenosi się na usta. Ja lubię to robić palcem lub po prostu pędzlem. A na środek dodam odrobinę błyszczyka i jest to zdecydowanie hit ostatnich dni u mnie w kosmetyczce. Jest to błyszczyk z Inglota, rozświetlający, taki powiększający usta. Nazywa się Me Like i ja mam odcień Cosmopolitan 52 i też tego błyszczyka dosłownie odrobinę sobie nakładam na dłoń. Nie chcę tam przenieść, wiecie, tego koloru z ust, więc nakładam sobie na dłoń i po prostu biorę jakiś malutki pędzelek, takim, którym po prostu wklepię sobie ten błyszczyk na środek ust. Makijaż jest już skończony, więc przechodzimy teraz do podsumowania i zaczniemy sobie oczywiście od produktów, które używałam jako pierwsze, czyli produkty do brwi. Jeśli chodzi o ten żel, to teraz przed chwileczką patrzyłam do lusterka, brwi są, słuchajcie, tak utrwalone, tak zastygł ten żel, że są po prostu brwi nie do ruszenia. Jestem ciekawa, jak ten żel będzie się sprawdzał w ciągu dnia. Śmiem twierdzić, że po prostu nigdy oprócz laminacji brwi nie miałam tak ładnie uniesionych i tak ładnie brwi ułożonych w jednym miejscu, także naprawdę jestem pozytywna. Nie zaskoczona. Wydaje mi się, że jest to produkt lepszy od Lash Brow na pewno. Także będę go testować i myślę, że na pewno jeśli mi się sprawdzi, to pojawi się w jakimś odcinku z ulubieńcami za po kilka miesięcy. Na razie będę go sobie testować, będę go używać i zobaczymy, jak będzie się sprawdzał. Na tę chwilę, jak patrzę do lusterka, wyglądają brwi po prostu świetnie. Tak samo bardzo dobrze sprawdził się ten pisak do brwi. Myślę, że może być to fajny zamiennik pisaka z Maka, aczkolwiek nieco bardziej, jeśli chodzi o ten pędzelek, o tą końcówkę, ona się nieco bardziej wygina, więc po prostu pracując z tym tintem musicie bardziej skupiać się na tym, żeby ten pędzel układać ku górze pod kątem 90 stopni do brwi, tak żeby po prostu rysować faktycznie cienkie włoski, a nie robić sobie jakieś plamy.
Kolejny produkt to oczywiście podkład Fenty i uważam, że jest naprawdę bardzo fajny. Nie wiem jeszcze, jak mnie się sprawdzał na dłuższą metę. W tej chwili makijaż na twarzy mam około 2 godziny, także na razie wygląda to bardzo dobrze. Nie poprawiałam podkładu absolutnie podczas makijażu oka i teraz przed nagraniem zakończenia filmu, także na razie podkład wygląda naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że jest to bardzo fajna propozycja na zbliżającą się wiosnę, lato. Ten podkład może się sprawdzić idealnie. Ja na pewno z chęcią będę go z niego korzystać. Mam tylko nadzieję, że nie będzie mnie zapychał. Następnie używałam produktów do konturowania na mokro i tutaj też naprawdę nie mam nic do zarzucenia. Jestem przeszczęśliwa, że kupiłam sobie te produkty. Także naprawdę serdecznie Wam polecam. Ten odcień bronzera jest naprawdę ładny, neutralny, nie jest zbyt jasny, więc dla osób takich jak ja odcień 03 Macchiato będzie bardzo fajny. Natomiast z tego co widziałam, jest tam też fajny taki odcień Amber, chyba najjaśniejszy i dla blaciochów może się on sprawdzić fajnie. Także serdecznie Wam polecam ten odcień i w ogóle ten produkt do konturowania, bo sprawdza się po prostu fajnie, ładnie się blendował z tym podkładem, ładnie z nim współpracował. Jeśli chodzi o róż, to też pracowało się z tym różem fajnie, bardzo ładnie przenosił się na twarz, natomiast nie wiem, czy po prostu nie spróbuję jeszcze innego koloru. Jak widzicie, on się ładnie tutaj wymiksował i właściwie ten róż jest teraz niewidoczny, natomiast myślę, że bardziej byłam zadowolona z jakiegoś takiego ciemniejszego, cieplejszego koloru. Ten jednak jest taki troszeczkę wpadający w chłodne tony, więc no nie dla każdego może okazać się odpowiedni. Niemniej jednak po prostu wymieszany ze wszystkimi tymi innymi produktami sprawdził się naprawdę fajnie, także również ten róż mogę Wam polecić. Gramatura jest troszkę mniejsza niż tego bronzera, ma tutaj tylko 3 gramy, więc no nie jest jakaś imponująca, ale takiego produktu naprawdę używamy minimalną ilość, także myślę, że starczy na długi czas, na własny użytek. Następnie używałam rozświetlacza Bell, tej nowości z Biedronki i on również sprawdził się świetnie. Pamiętajcie tylko, żeby nakładać go najpierw na jeden policzek, czy w miejsce, które chcecie po prostu nałożyć, rozblendować, wklepać, a dopiero przechodzimy do nakładania w kolejne miejsca, ponieważ ten produkt bardzo szybko zastyga. Niemniej jednak jest naprawdę przepiękny, ma przepiękny złoty odcień. Myślę, że taki produkt idealnie może się sprawdzić na przykład do używania na klientkach na dekolt, ponieważ jest to produkt, który zastyga i po prostu myślę, że nie będzie spływał. Myślę, że przetestuję go na pewno w takich warunkach, tak żeby zobaczyć, czy nic tam się nie dzieje. Natomiast jak za tę cenę, naprawdę jest to świetny produkt. Puder pod oczy My Secret, zdecydowanie produkt warty uwagi. Ja ogólnie nie przepadam za pudrami pod oko i bardzo rzadko używam takich pudrów. Tak jak za cenę 15,99 jest naprawdę świetny produkt i myślę, że będę go używać zarówno w okolice pod okiem, jak i na całą twarz. Dzisiaj też tak go nałożyłam na przykład na czoło, na nos. Miałam zamawiać zapasowy puder z Glam Shopu, ale teraz na razie, skoro mam ten z My Secret i on jest równie fajny, to na pewno będę z niego korzystać i póki co wstrzymuję się z zakupem pudru z Glam Shopu. Następnie używałam palety konturownia i tutaj bardzo fajnie sprawdził mi się ten bronzer, bardzo fajnie sprawdził się rozświetlacz. Co do różu, jeszcze muszę go poużywać, bo nie wiem, nie jestem do niego do końca przekonana, jeśli chodzi o to rozświetlenie. Dla mnie to ono jest troszeczkę zbyt duże. Puder rozjaśnienie fajnie tutaj sprawdził się w okolicy pod policzkiem, pod kością jarzmową. Bardzo fajnie mi tutaj rozświetlił tą okolicę, także naprawdę bardzo dobrze się sprawdzał. Na plus zdecydowanie to, że ten bronzer, przynajmniej ten jeden bronzer, którego używałam, ale widzę, że ten drugi jest taki sam, że te produkty się nie sypią. To zdecydowanie mi się podoba, ponieważ dużo łatwiej po prostu pracuje się z takimi produktami i myślę, że po prostu będą starczały na dłuższy czas, a nie będą się tak szybko zużywały, jak na przykład niektóre cienie w paletach Glam Shopu, gdzie one po prostu bardzo się sypią. Jeśli chodzi o korektor Glam Shopu, tutaj zdecydowanie jest to mój ulubieniec z ostatnich tygodni, odkąd go mam, to w zasadzie nie używam innych korektorów i naprawdę mogę Wam go polecić, bo dobrze się z nim pracuje, ładnie wygląda w okolicy pod okiem, nie wysusza tak jak Tarte, nie wysusza tak jak na przykład korektor Born This Way, nadaje się bardzo fajnie jako baza, łatwo się na nim blenduje cienie, także jeśli tylko będziecie miał okazję i chęć go przetestować, to naprawdę z czystym sercem Wam polecam. Inna rzecz to puszek z Glam Shopu, to też jest nowość. Jeśli chodzi o ten puszek, to ja przyznam Wam się, że ja nie używam w ogóle takich akcesoriów, nie używam puszków do pudru, zawsze puder nakładam pędzlem, więc jakby
Ja osobiście nie potrzebuję aż takiego po prostu mocnego krycia. Myślę, że dla mnie ten puszek idealnie sprawdzi się po prostu na przykład do tutaj podcinania policzków, do konturowania. Ja po prostu jestem osobą, która lubi rozświetlenie, więc też nie używam dużo jakichś takich matujących, nie używam w ogóle dużo pudrów. Jeśli już, to omijam po prostu moją twarz, więc zdecydowanie do tego celu bardziej lubię pędzel. Natomiast nie mogę powiedzieć złego słowa na przykład jeśli chodzi o nakładanie korektora, ponieważ korektor bardzo fajnie się nałożył tym puszkiem i myślę, że w najbliższym czasie gdzieś tam na Instagramie na pewno nagram film, gdzie użyję tego puszka do nakładania podkładu. Planuję zrobić taki filmik po prostu całą marką, mam wszystkie produkty do tego, żeby zrobić taki makijaż, więc wtedy prawdopodobnie użyję podkładu z Glam Shopu i użyję właśnie tego puszka. Niemniej jednak myślę, że jest to fajny gadżet do przetestowania, także już tutaj wybór pozostawiam Wam. Baza z Fibo sprawdziła się świetnie i jeśli chodzi o pracę na tej bazie, kompletnie nie mam żadnych zarzutów, wszystkie cienie przyklejały się wspaniale do tej bazy, wszystko się ładnie blendowało, nie zauważyłam, żeby coś się od niej odklejało. Bazę z Fibo jak najbardziej Wam polecam. Jeśli chodzi o paletę Chocolate Brown od Huda, jak widzicie makijaż wyszedł całkiem ok, jest czekoladowe, smoky. Jak patrzę na oko, no to oczywiście takie oko ja mogę zrobić każdą inną paletą, która ma po prostu w sobie brązy, zwłaszcza na przykład paletą Naughty, ponieważ tam też znajdziecie podobne cienie i po prostu jesteście w stanie wykonać podobny makijaż, ale zdecydowanie na plus, jeśli chodzi o tę dziewiątkę, to jest jakość tej palety, ponieważ zauważyłam, że tak jak już Wam mówiłam, podczas blendowania oka czasem te dziewiątki są gorszej jakości, natomiast jeśli chodzi o tę paletę, absolutnie nie mam jej nic do zarzucenia. Maty się fajnie blendują, nie są suche, bardzo przyjemnie się z nimi pracuje. Jeśli chodzi o błyski, niestety są suche, to nie jest błysk taki, który ja lubię, natomiast ta paleta wydaje mi się, że jest w całości do wykorzystania przez panie w eleganckim wieku, ponieważ te błyski są po prostu stonowane. Jeszcze stwierdziłam, że pokażę Wam swatche. Tutaj u góry macie paletę Tom Chocolate, a na dole macie swatche podobnych kolorów. Oczywiście to nie są identyczne, bo tutaj na przykład ciężko mi było dobrać taki błysk, bo takiego podobnego błysku, chyba że w różowej tonacji nie ma, więc wybrałam akurat ten burgundowy. Ale jak widzicie, naprawdę kolorystyka no, jest utrzymana w podobnej tonacji, więc tutaj pytanie po prostu, czy macie paletę Naughty, czy wolicie sobie po prostu kupić mniejszą dziewiątkę, bo naprawdę kolorystyka jest w bardzo podobnej tonacji. Myślę, że po prostu jeśli ktoś ma paletę Naughty, no to nie do końca musi kupować paletę, tą dziewiątkę Chocolate, chyba że jest kolekcjonerem dziewiątek od Huda, no to jest już raczej rzecz zrozumiała, więc wtedy jak najbardziej możecie kupić, bo paleta po prostu jest fajnej jakości, natomiast nie jest to nic nowego, unikatowego na rynku. Używałam w tym makijażu również eyelinera w pisaku od Clinique i same widziałyście, że praca z nim to naprawdę czysta przyjemność. Kreskę malowało się bardzo łatwo, bardzo prosto. Eyeliner jest naprawdę bardzo fajnie czarny, bardzo ładnie pokrył mi błyski, co czasem jest naprawdę ciężkie, jeśli chodzi o eyelinery w pisaku, ponieważ niektóre nie chcą po prostu współpracować i te błyski gdzieś tam przebijają spod tego eyelinera. Natomiast z tym pracowało się świetnie. Jeśli chodzi o pędzle, bo też używałam tutaj dzisiaj pędzli Boho Beauty, pracowało mi się z nimi bardzo dobrze. Ja już w innym filmie pokazywałam Wam ten pędzel w kształcie jajeczka i on jest świetny do pudru, mam dwie sztuki, jest po prostu fenomenalny. Jeśli chodzi o ten pędzel do różu, to mógłby być ciut bardziej miękki, to włosie mogłoby się bardziej po prostu uginać, bo mam wrażenie, że po prostu do połowy albo nawet ponad połowę jest dosyć sztywne, a jednak, żeby uzyskać delikatniejszy efekt na policzkach, no to fajnie, im ten pędzel jest po prostu bardziej miękki. Wszystkie pędzle do oka mi się bardzo dobrze sprawdziły, także serdecznie Wam polecam, jeśli macie ochotę na jakieś fajne pędzle do blendowania czy do podcinania na przykład brwi, no to zostawię Wam po prostu modele, z których korzystałam, w opisie. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać, czy macie któreś z tych kosmetyków. I jestem ciekawa Waszych opinii. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze kciuki i życzę Wam przede wszystkim dużo pięknej pogody, dużo słońca, żeby nareszcie wszystko wróciło do normy, żeby przyszła do nas wiosna. Miłego weekendu i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!